Dzisiaj od rana zapewne jesteście na prelekcjach, zapewne głowa się kotłuje po tych wszystkich informacjach, które dostaliście, ale ja mam do was prośbę. Mam do was prośbę, żebyście podnieśli prawą rękę do góry. Ok? Trzymajcie. Uwaga. Czy uważacie, że ta prezentacja była najlepsza w dniu dzisiejszym? Nagrało się? Dogadałem się z Darkiem, że zmontujemy to tak, że to pytanie padło na końcu. Przede wszystkim witam was na mojej prezentacji o monologu, o tym, jak ważne jest lądowanie zdarzeń w aplikacji. Ja nazywam się Krzysztof Skaradziński. To miało być moje zdjęcie, no ale jak już nie ma się czym chwalić, no to... No to niestety jest tylko mój nick. Tak, pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to... Czy w ogóle lądowanie ma sens, tak? Czy lądowanie zdarzeń w aplikacji ma sens? Ktoś kojarzy to? Co to jest? To jest tak, to zobaczę bardzo to. Zapewne jeżeli wam nie idzie z Apachem, Linuxem, czymkolwiek, zaglądacie do logu. I dlaczego waszej aplikacji nie ma? Dlaczego nie patrzycie na swoją aplikację pod kątem takiej, z której też mogłoby wychodzić log? Dlaczego nie można tego tam umieścić, tak? Ktoś kojarzy ten screen? To jest dla ludzi, którzy używają sekundy. Kto używa sekundy? Okej. Okay. Tak, jeszcze nie ma. Ten screen jest trochę nieaktualny. A co on pokazuje? To jest lista zapytań. Ten screen był aktualny jakiś dla wersji 2.5, 2.3, ponieważ tutaj pokazywały się zapytania tylko z Master Request. Więc wchodząc tu, mogliście mieć 0, a te zapytania faktycznie się robiły. No a skąd wtedy można było tego się dowiedzieć? A no stąd. To jest devlog. Ci, co programują Symfony, wiedzą, że Symfony bardzo dużo logów produkuje. Tak? I przeglądając ten devlog, można było sobie w bardzo prosty sposób wynaleźć, chociażby grepując, tak jak ja to zrobiłem, grepując sobie ten plik, szukając doctrine, debug, wyświetlić wszystkie zapytania. No i teraz czas na historię, tak? Żadna dobra prezentacja nie może nie mieć historii. Oprócz tego, że pracuję w GoldenEye, a o tym nie wspomniałem, pracuję w GoldenEye. Co ciekawe, przede mną był Sebastian, CTO w showroomie, wcześniej był jakiś team leader. No ja jestem PHP developerem. Zwyczajnie, jak kiełbasa. Więc... tak, słyszałem. Z racji wieku. No dobra, ale wracając do historii, tak? Żeby was nie zanudzać. Oprócz tego, że pracuję w GoldenEye, pracuję jeszcze nad takim systemem poniekąd finansowym. I tam mam taką opcję, która działa w ten sposób, że w nocy z 30 na 1, czy z 31 na 1, czy z 28 na 1 leci w Chromie skrypt, który generuje faktury. Tak, żeby pani rano przychodząc miała na czym pracować, tak? Ten feature działał od jakichś 2 lat, ale jak każdego pierwszego dnia miesiąca ta kobieta do mnie dzwoni. Tak jak pamiętacie, kiedyś się mówiło, że pociąg jest tak punktualny, że można nakręcać zegarki. No ja wiem, że jest pierwszy dzień miesiąca, bo ta kobieta do mnie dzwoni. Co miesiąc? Panie Krzysztofie, nie działa, tak? No ale to nie działa. No nie działa. Ale to nie działa. No nie pojawia się faktura. No dobra, no, ale ta faktura się generuje na podstawie pewnych warunków, tak? A to są warunki, które musi spełnić określony rekord, żeby można było na niego wygenerować tę fakturę, tak? Jak widzicie, są dołożone logi. I za każdym razem, kiedy ta kobieta do mnie dzwoni i mówi mi, narzeka, że to nie działa, to oczywiście dla tej konkretnej osoby, dla której ona chciała tę fakturę przejrzeć, czy tam wysłać, no tego nie ma, tak? No ja wtedy
tym, że wejść w ten plik, przeczytać jej, co się wydarzyło, dlaczego się tak wydarzyło i dlaczego temu panu nie wygenerowaliśmy faktury, a ją wygenerowaliśmy z danymi, które nie są niepoprawne. Tak? To wygląda w ten sposób. To wygląda w ten sposób. I co ciekawe jest, ciekawym jest to, że ja wcale nie muszę odbierać u niej telefonu. Ona wcale do mnie nie musi dzwonić. A dlaczego? A to o tym powiem wam na koniec. A narzędzie, o którym chciałem opowiedzieć, to jest monolog. Ci, co używają Symfony, to wiedzą, że coś takiego jest. Ci, co nie używają, powinni wiedzieć. Jak mówiłem tą prezentację ostatnio, chciałem wspomnieć o autorze. Niestety nie jestem w stanie wyczytać jego nazwiska. To jest ten gość. Pewnie go kojarzycie, on też stworzył Packagista. Macza palce w kompozerze, więc jesteśmy mu za to wdzięczni. No i z czego się składa ten monolog, tak? Ten monolog to tak naprawdę nie jest już takie tradycyjne podejście do logów, że ładujemy wszystko do pliku, potem trzeba ten plik czytać. No, jest dużo więcej rzeczy, które można z tym zrobić, tak? Ale jakby u podstaw logów jest rekord. Rekord to jest zwykła tablica programowa. Jak widzicie, ona składa się tu z kilku elementów. I pierwszym elementem jest log level. Ten level jest po prostu tutaj, to mam seteczkę. Pod spodem jest level name, to jest debug. Tych leveli jest 7. Jest debug, jest info, jest notice, jest warning, error, critical i emergency. I dla każdego z tych logów tam twórcy tej biblioteki wskazują, że w którym konkretnym momencie dany poziom logu powinien zostać rzucony. Tak? I dla przykładu, jeżeli wasz serwis leży, to rzucacie emergency i na przykład wysyłacie sobie SMS-a i teraz wszystkie ręce na pokład, ratujemy serwis. Tak? Następną rzeczą jest channel. Tak? Jak wiemy, log to tylko string. Tak? Różne narzędzia, różne rzeczy mogą przychodzić i wyglądać tak samo, tak? Więc do identyfikacji używa się kanałów, tak? Z jakiego kanału napłynął log? To jest to miejsce. Tutaj mamy rekord, który przypłynął do nas z eventu, tak? Tak to wygląda mniej więcej w Symfony. Jak sobie otworzycie ten devlog, jest nazwa kanału i po kropce jest level. Definiuje się to w ten sposób. W konstruktorze podaje się kanał, z jakiego przychodzi i on już od tej pory zawsze będzie się posługiwał ten logger tym kanałem. Są procesory. A czym są procesory? Chyba? Procesory są to obiekty, które piszą do ostatniego ekstrasa. Tak? Te obiekty są automatycznie używane, wywoływane za każdym razem, kiedy wypuścicie jakiegoś loga. Wszystkie procesory przechodzi przez wszystkie procesory. Procesory dopisują swoje jakieś rzeczy automatycznie. Tak? No i co te procesory? No, jasne, fajnie. No, tylko co to za procesory? Do czego one mogą nam służyć? No, jest ich tyle defaultowo. Tak się je definiuje. Per logger się definiuje, w zasadzie per handler definiuje się, przez jakie procesory ma przejść log, żeby do niego dopisać jakieś różne rzeczy, tak? Mamy na przykład memory zero procesor, który dopisuje nam, ile pamięci w danym momencie jest zużyte. Jak łatwo zauważyć, albo niełatwo. Przed chwilą Sebastian mówił o profilowaniu. Proszę bardzo, załóżmy sobie loga i od razu będziecie wiedzieli, ile pamięci było przed wykonaniem jakiejś instrukcji, ile pamięci było po. Nie mówię, że to jest sposób na profilowanie, chociaż można się o to pokusić. Jest git procesor i ten git procesor jest o tyle fajny, że no to już historia naszego podwórka goldenowego. Mamy narzędzie, które wyszukuje kandydatów i ono jest oparte o Elasticsearcha. I tam wymyśliliśmy sobie coś takiego, że do logów, które zapisujemy per zapytanie, które jest wykonywane do Elastica z tym, co wpisał użytkownik, logujemy to i dodajemy ten hash. To jest hash migawki i nazwa branży. Tak? No, tam zawsze jest master, tak? To zawsze z mastera wchodzi na produkcję, więc zawsze jest master. I teraz jasne, no i po co to, tak?
I wykorzystujemy to w sytuacji, kiedy przychodzi do nas na przykład koleżanka, która zajmuje się tym narzędziem i mówi tak: słuchajcie, ja to wpisałam, ale wyniki są w ogóle inne, nie? To nie działa, tak? Okej, okay, no dobra, no kiedy wpisać? No 5 minut, tak? To wchodzimy w logi, czekautujemy się na tą migawkę i tak naprawdę sprawdzamy, czy rzeczywiście w tym momencie to działało tak, jak ona powiedziała, tak? Jest PSLog, message procesor. To jest taki procesor, który binduje zmienne. Takie górnolotne bindowanie zmiennych, ponieważ monolog ma coś takiego jak zmienne. Definiuje się je w bracketach. On tu jest, w brakecie jest user i on tego usera podmienia na taki bardzo czytelny string. On podmienia te zmienne i wtedy możemy to czytać jak książkę, tak? Jak pełne zdanie. Jest coś takiego jak user procesor. Tutaj ja akurat się trochę prywatny, bo to ja napisałem. Górnolotny kodzik, polecam sprawdzić. Długo myślałem, dlaczego nie ma czegoś takiego w Symfon, tak? Jeżeli Symfon daje możliwość używania monologa, dlaczego nie ma procesora, który automatycznie dopisze, jaki użytkownik był zalogowany w systemie, kiedy dany log został wrzucony, tak? Bardzo długo się nad tym zastanawiałem, aż musiałem, tak myślałem, że sam wylogowałem. I teraz wygląda to mniej więcej w ten sposób, tak ja sobie to wymyśliłem, że jeżeli jest użytkownik zalogowany, tu jeszcze warto przypomnieć, a nawet powiedzieć osobom, które nie używają Symfony, że w momencie, kiedy użytkownik jest zalogowany, to tam ta klasa Authentication, ona zwraca obiekt użytkownika, a jeżeli nie jest zalogowany, to zwraca stringer. Taki mieszany typ, słaby. I co ciekawego, no dowiedziałem się o tym, jak już to sobie napisałem, wrzuciłem na produkcję, wow, nie działa. No nie działa gdzie? No nie, logowanie nie działa. Aha, no rzeczywiście, no tam użytkownik nie zalogowany, nie ma obiektu. A to ci niespodzianka. Taka jest definicja tego serwisu. I tutaj hint dla osób, które piszą w Symfony, to jest tagowanie serwisów. Jeżeli dodacie takiego taga, tagujecie swój procesor monolog.procesor, to uwaga, to zacznie działać wszędzie. To też ciekawostka, bardzo mnie to zdziwiło. Dodałem to i nagle wszędzie się pojawiał user. To taki hint. Słuchajcie, jak już macie ten log cały rzucony, tak? To wszystkie te dane się zebrały, procesor dopisał, co miał dopisać, tak? No to są formatery, tak? Formater, który utworzy wam, zaprezentuje wam ten log w sposób, jaki byście chcieli, tak? To się takie są domyślne, tak? I te domyślne są w stanie przerobić wam to, na to, na to, albo na to. To znaczy, to jest tym. Można sobie zrobić w ten sposób, że będziecie mogli wejść na jakąś stronę, na przykład na swoją stronę i od razu wyrenderować cały log, który będzie HTML. Strasznie się to czyta, ale no, dla chcącego jest tutaj. Definiuje się to per handler, formater, więc tak naprawdę możecie mieć wiele handlerów i każdy handler może być inaczej sformatowany. Za chwileczkę to wam pokażę. No właśnie, no są te handlery, tak? Znaczy już cały rok, on jest dopisany, jest co tam trzeba. On jest pięknie sformatowany, no teraz przydałoby się to jakoś obsłużyć, tak? No bo co z tego, że my to zrobiliśmy, skoro nic z tym dalej nie robimy, tak? Rzuciliśmy sobie i to leci w próżni, tak? I tak jak wam mówiłem, to nie jest tak, że... Znaczy te czasy, w których pisało się tylko do pliku, już minęły. Umówmy się. Teraz jest tyle narzędzi, takie są możliwości. Te hika poszło do przodu. Monolog out of the box udostępnia nam takie handlery. Mamy na przykład mail handler. Mamy nur handler. Elasticsearch handler. Hipchat. Jakiś new relic. Gdzieś tam Slack. Slack. Tak naprawdę z tym logiem możecie zrobić już teraz wszystko. W zależności od tego, jaki na przykład sobie postawicie cel, w którym momencie chcielibyście na przykład sobie rzucić albo jak obsłużyć log, tak? Zaraz wam pokażę nasz customowy log. Mieliśmy taką historię w Goldenie, że zrobiliśmy
skrypt, który przenosi stare rekordy do bazy archiwalnej. No i prosiliśmy długo admina, stary, zrób nam, postaw nam bazę, przygotuj nam. I wymyśliliśmy sobie coś takiego, że okej, okay, no jak on tak zwlekał. Wymyśliliśmy sobie taką zabawę, że utworzymy sobie loger, który na przykład będzie nam wysyłał maila codziennie, jak ten skrypt ruszał, że nie ma bazy danych i to się wykłada. Nie? I wtedy chodziliśmy codziennie do admina i ustukaliśmy głowę, a miałeś to zrobić. Symfony daje możliwość logowania tych danych tak naprawdę wszędzie, tak? A nawet nie Symfony, ile ten mono. Jeżeli chcecie używać logowania w komendach konsolowych, no to Symfony jest na tyle mądre, że automatycznie podmieni tego logera defaultowego tak, w taki sposób, że on wypuści output na konsolę. Tak to się definiuje. Wystarczy podać logera. Jeżeli chcecie zrobić coś więcej, jakoś inaczej, to musicie do logera wstrzyknąć output, na który ma być rzucany. Tak to wygląda mniej więcej w definicji serwisu. I wiecie Panie, na pewno wiecie, osoby, które korzystają z Symfony, wiedzą, że komendy można odpalać z różnym poziomem, że tak powiem, gadatliwości. Minus V. I to tak naprawdę te V-ki, ilość tych V, mówi o tym, jaki ma być poziom logów wyświetlony. A tak to wygląda. To jest akurat item 2. Nie wiem, czy zwykła konsola też by to pokolorowała. Natomiast to wygląda bardzo ładnie. Więc na pierwszy rzut oka od razu widać, że jak lecą czerwone, to znaczy, że jest źle. Tak? Wszystko inne jest normalne. Daje, tak jak mówiłem, bardzo dużo handlerów nam udostępnia, tak? My mamy w Goldenie mamy taką usługę, która wysyła maile do użytkowników z ofertami pracy. Mamy tam też ten loger zapięty. No i wymyśliliśmy sobie, na początku to leciało, każdy dzień leciał do tego samego pliku. Ten plik był tak spóźniony, że tak się nie dało czytać. No i wymyśliliśmy sobie, że podzielimy to ze względu na to, że te maile są według dwóch strategii wysyłane. Wymyśliliśmy sobie, że zrobimy tak, żeby każda strategia pisała do swojego pliku, plus ograniczymy te pliki do iluś tam, tak? I tutaj ten rotating file handler, on umożliwia nam zrobić coś takiego, że trzymamy tylko ileś tam dni wstecz te logi, a wszystko wcześniej kasujemy. No jakby doszliśmy do wniosku, że no nie potrzeba nam logów przed miesiącem, tak? No, to one nie mają sensu, tak? Obcinamy sobie dzięki temu ilość miejsca, jakie te logi nam zjadają, tak? Bo można oczywiście dopróć wszystko do jednego pliku, albo trzymać to na zawsze, tylko po co, tak? Skoro tutaj narzędzie jest w stanie nam to, że tak powiem, ułatwić, udostępnić i będzie się samo pilnowało, tak? Czy tych plików jest tyle, czy mniej, czy więcej. I tutaj jest na dole pokazane, jak jest faktycznie, jak to wygląda. Mamy 14 razy, mamy strategię heavy, 14 razy regular, tak? Razem z datą, z dniem, kiedy ten log został zapisany. Finger crossed handler to jest tak naprawdę smaczek, dla którego powinniście używać monologa. To jest najlepsza rzecz, jaką monolog ma. Co to jest? No to jest takie narzędzie, które robi coś takiego. Już narzędzie. Taki handler, który zbiera logi. I w momencie, kiedy wyskoczy jakiś poziom logów, na przykład padnie krytyka, tak? No on wtedy te wszystkie logi wcześniej, które zebrał, on dopiero zrzuci gdzieś, tak? Jeżeli przejdzie to bez tego krytyka, to on to zbierze, ale zapomni, tak? Nic z tym nie zrobi. W momencie dopiero, kiedy wyskoczy to on dopiero wtedy to zacznie obsługiwać. Tak jak napisałem, jest to bardzo dobre do tego, żeby nie zbierać wszystkiego, tak? Dobre aplikacje logują, produkują multum logów. Ale ten multum logów niekoniecznie jest potrzebny do czegokolwiek, tak? Te logi się czyta w momencie, kiedy coś padnie, nie? Nie czyta się tego hobbystycznie codziennie, tak? Zawsze
No dobra, idźmy dalej. Jest coś takiego jak bombardowanie w monologu. Nie wiem, dlaczego to akurat tak nazywa. W każdym razie definiuje się to per handle. I co to jest? Mówi o tym, że jeżeli mamy więcej niż jeden handler podpięty dla danego logera, bombardowanie mówi nam o tym, czy jeżeli mój handler obsłużył, ten handler pierwszy obsłużył danego loga, czy następny ma go również obsłużyć. Więc możecie mieć kilkanaście handlerów, ale na przykład po którymś tam powiedzieć, dobra, dosyć, to już tego nie róbmy, tak? O, tak to wygląda. Tak to wygląda przy definicji serwisu dla Symfony. Akurat tutaj korzystamy w ten sposób, że sprawdzamy, jeżeli wszystko co nie jest środowiskiem produkcyjnym, to akurat tutaj prój do pliku. Jeżeli jesteś na produkcji, to oprócz tego, że zalogujesz do pliku, to daj nam znać jeszcze na Slack. Tak? Więc w momencie, kiedy dewelopujemy coś, to logi lecą do pliku, no, ale nie zaświetlamy sobie kanału. Tak? W momencie, kiedy to jest na produkcji, rzeczywiście coś się wydarzy, no to na Slacku wyskoczy komunikat, że hej, mamy zasięg, tak? Jest też coś takiego jak trigger level, tak? To jest poziom, od którego ma zostać handler włączony, tak? Możecie powiedzieć, że hej, ten handler ma zostać użyty tylko w momencie, kiedy będzie poziom debug i wszystkie wyżej, tak? To nie jest tak, że tylko ten jeden. To jest ten i wszystkie wyżej. Tak się to definiuje, tak to wygląda w definicji serwisu. I tak jak Wam mówiłem, my mamy bardzo dużo customowych logów, tak? Staramy się logować bardzo dużo rzeczy, gdyż nie jest problemem, kiedy coś padnie, tylko kiedy coś działa. Tak? Jak coś działa, no to jasne, to działa super, a jak się pomyli, no i wtedy się logi przydają, tak? Czytacie wtedy to, co wyprodukuje aplikacja, tak? Aplikacja przeszła, działa, nie zwróciła, exception nie padł. No dobra, no, ale coś się nie udało, tak? Coś nie zagrało. No to wejdźmy w log i przeczytajmy i zobaczmy, co tam się wydarzyło, tak? Które instrukcje zostały wykonane, które nie zostały wykonane, przez co przeszło. Nie zagłębiając się w kodzik, w pierwszej kolejności czytamy log. Tu jakieś customowe definicje serwisów. A tu jest definicja serwisu, o którym mówiłem Wam wcześniej. To jest serwis, który, teraz Wam pokażę, jak to wygląda w częściach, bo to jest strasznie duże. To jest właśnie ten serwis, to jest ten obsługa logów dla tego skryptu, o którym Wam mówiłem wcześniej, tak? Że admin no, nie zrobi nam tej bazy, więc myśmy sobie wymyślili, że będziemy codziennie maila dostawać i sprawdzać, czy on wreszcie to zrobi, czy tego nie zrobi. Tak? Tu mamy tak, tu mamy konsol handlera, mamy Raven handlera, czyli centry, no i mamy jeszcze na maila wysyłkę. Tak? I co ciekawe, to myśmy to wysyłali do siebie. No i to był bardzo duży błąd. Bo to, że my to już dostawaliśmy, to było spoko. Nie działało, ale to jakby lepszym rozwiązaniem byłoby tu admina maila podpiąć, nie? Niech on to dostaje, albo nawet dwa razy dziennie. No ale wrócę do historii. Do historii z aplikacją i panią, która dzwoni każdego pierwszego dnia miesiąca i wie, że to nie działa, tak? Przy delikatnej zmianie tych logów ja byłbym w stanie zrobić to w ten sposób, że zalogowałbym przebieg tego skryptu i wysłał jej to na maila. Tak to by wyglądało po zmianach, tak? Zamieniłbym ID-ki operatorów, zamieniłbym na fizycznie na nazwę, tak? na imiona i nazwiska, tak, żeby ona była w stanie to przeczytać. Oczywiście okroiłbym to, okroję wszystkich danych niepotrzebnych, no bo po co ona ma wiedzieć, jakie zużycie pamięci. To jest bardzo proste do osiągnięcia, wystarczy tutaj PSL do procesora użyć, żeby podmienić te zmienne i jakieś customowe formaty. Ten customowy format wygląda w ten sposób. On ma mi zwrócić tylko message,
bez żadnych dodatków. Tylko to, co, tylko wiadomość i nic więcej. I tak to finalnie wygląda. I ona dostaje taką listę. Tego wyrzuciliśmy, bo tu nie miał profitu, ten nie miał lokalizacji. No i tak to wygląda. I ona to dostaje, nie dzwoni i wie tak naprawdę, kogo ma, czyjej faktury nie ma, czyja jest, tak? Ale samo pisanie logów do pliku, czy tam wysyłanie na maila, no to jest nic, tak? W ogóle samo logowanie dla logowania to jest jakby sztuka dla sztuki, tak? Bo po co logować te dane? Mówiłem wam, że to dobra aplikacja, dużo danych w ogóle, tak? Dużo danych leci do logów, tak? Więc pisanie do logów bez czytania, tak naprawdę to jest nic, tak? Ja osobiście używam Elnava. Nie wiem, czy ktoś Elnava zna? O, ręka w górę. No dobra. Elnav to takie narzędzie do przeglądania logów w oparciu o SQL. On podaje mu się oczywiście ścieżkę do pliku, który chcemy przejrzeć. On to pod spodem tworzy tam jakąś wirtualną tabelę, wrzuca tam te rzeczy. Można to przeglądać używając SQL. No i tu jeszcze trochę prywatny, bo oczywiście no, kto na świecie zna Monologa, nie? Ci, co programują w PHP, a cała reszta nie. Więc nie było formatu, który by obsłużył Monologa, więc trochę prywatny, jak mówiłem. Ja musiałem sam to wydevelopować, parę regexów, jak widzicie, wcale nie jakieś trudne. Zapiąłem ten customowy format dla Elnava i od dziś mogę sobie przeglądać te logi w sposób taki, że Elnav nie dzieli według tego patentu, który tutaj jest napisany, on mi dzieli na takie rzeczy. Ja. Timestamp, logger, level, message, context. A wygląda to w ten sposób. Można podejrzeć, jak dany log został sparsowany przez Elnav. Tak? On tu pokazuje wszystko tak naprawdę. To jest format, którego użył, jest plik, z którego czytał i według jakiego patternu on to robił. Tu jest to pokazane, tak? Co jeszcze? I tak naprawdę według tych pól można już szukać. Jeden z minusów Elnava jest taki, że jeżeli on przeglądając plik logów dopasuje go do jakiegoś formatu, to do tego już nie zmienić, tak? Nie zmienimy tego. Tego nie jesteśmy w stanie zmienić. Musimy pracować z tym, co on nam narzuci, tak? No ale tak jak mówiłem, no, jako że jest to SQLite, wszystkie SQL-owe, że tak powiem, zapytania są dozwolone, tak? Robicie, co chcecie. Następne narzędzie, tutaj Elnav też potrafi wczytać cały katalog logów, więc bardzo fajnie jesteśmy w stanie, my mamy logowanie tej wysyłki maili, więc jesteśmy w stanie wciągnąć wszystkie logi do Elnava i na przykład znaleźć, czy dana osoba kiedy jej wysłaliśmy maila, tak? To jesteśmy w stanie zrobić i bardzo ładnie Elnav nam wyszuka, w którym pliku były logi dla danej osoby, tak? Potem mamy ID usera, któremu wysłaliśmy. Kolejnym narzędziem, którego używamy w Goldenie, jest Sentry. Ktoś używa Sentry? Do góry? O, dobrze, sporo. Sentry to takie graficzne narzędzie do przeglądania logów, tak? Tu akurat mamy naszego podwórka, mamy listę projektów, nad którymi pracujemy. Każdy projekt ma swój, że tak powiem, swój URL. Tak to wygląda w środku. Jest lista logów, jakie zostały rzucone do Sentry. Niestety Sentry nie obsługuje wszystkich poziomów logów, które udostępnia Monolog. Więc wszystko powyżej criticala, wszystko co jest Monologu powyżej criticala, na Elnava jest criticala. Więc dochodzimy do tam kilku, do tych czterech i wszystko potem jest critical, tak? A raczej errorem, to jest na czerwono. Tak wygląda to w środku. Mamy tutaj message, mamy tagi, bo można to też tagować, no jakieś tam dodatkowe konteksty, tak? Po tych tagach można szukać.
I to jest też ciekawa rzecz, że te tagi przydają się, są doskonałe, tak? To jest rzecz, która tu się udała świetnie, tak? Bo jesteśmy w stanie tak naprawdę różne logi łączyć w ruch, tak? O, w ten sposób to wygląda, do ekstrasów dodaje się tag. Ręcznie niestety, to zamknąłem sterowe, te procesory niestety tutaj nie zadziałają. Tak to wygląda, te logi się tagują, tak? Tak wygląda wyszukanie po konkretnym tagu. Sentry umożliwia też zdefiniowanie właśnie tych boksów z informacjami. Tutaj jest z naszego podwórka, mamy sobie do niektórych logów, dodajemy jeszcze też informacje o userze, w kontekście którego logi zostały rzucone, tak? Tak to wygląda. Mamy boksik, jest adres e-mail, jest zdjęcie i dane wszystkie, które byśmy tam podali. Jako, że to ostatni slajd z mojej prezentacji, a może nie tyle ostatni slajd z prezentacji, tylko o rzeczach, które chciałem opowiedzieć, tu jest lista linków, z których czerpałem i do których się odwoływałem. Ktoś ma jakieś pytanie? Nie? To może ja będę miał od razu pierwsze. Z tego co tak zauważyłem, to zazwyczaj w aplikacjach z logowaniem są problemy w sensie takim. Tutaj. A, w sensie takim. Ciebie się nie spodziewałem. Na jakim poziomie to logowanie jest przeprowadzane? Jak to jest w waszej aplikacji? Czy do każdego serwisu, w którym chcecie zapisywać jakieś informacje, wstrzykujecie do tej usługi logera? Czy na którymś konkretnym poziomie macie to, powiedzmy, nie wiem, zaprojektowane? Tak. Do każdej usługi wstrzymujemy. To jest tak też, że nie każdy wrzuca tego logera, nie każdy loguje, więc odgórnie tego nie narzucamy, tak? Jeżeli chcemy, żeby na przykład logi produkowane były przez dany serwis, no to jemu wstrzykujemy, tak? Produkcyjnie, żeby logi stały się problemem, to znaczy, że obciążały tak, że był to jakiś narzut? Pytasz o wielkość pliku? Nie, no obciążało na przykład proces, że to, że trzeba było wielokrotnie coś pisać, powodowało problem, że aplikacja była logowana. Nie. Nie mamy tego problemu. Tak jak logi w Symfony, jesteśmy w stanie to wyłączyć, tak? A propos włączania i wyłączania logów, to historia, jaką mogę wam jeszcze opowiedzieć, to sprzed tygodnia, dwóch. Mamy tam tą wyszukiwarkę kandydatów i tam mamy tak, że mamy dwa indeksy Elastica dla użytkowników. Jeden główny, drugi backupowy. No i przyszedł ticket, że dziewczyna szuka czegoś i wyskakuje gość, który nie pasuje w żaden sposób do kryteriów. Okej. Odpaliłem skrypty, które uzupełniają i aktualizują indeksy. Działają. Nie ma problemu. Co się okazało? Wystarczyło, że włączyłem logi tak naprawdę na 10 sekund. I po pierwszym logu już wiedziałem, co jest problemem. Bo okazało się, że aktualizowaliśmy dane na indeksie backupowym, a czytaliśmy z głównego. Takie niedopatrzenie. Ale to działało, nie? Dane się wyszukiwały, no nie było problemu. Jak coś, póki coś się nie wysypie, to tak naprawdę nie wiadomo, czy tak działa dobrze, źle, tak? No ale logi nam powiedziało od razu, tak? Ej, tutaj właśnie aktualizujecie nie ten indeks, co trzeba. Ktoś jeszcze jakieś pytanie? Nie. No proszę. Macie czegoś do wizowania logów jakiegoś gotowego rozwiązania? Czy macie jakieś swoje samoczyści? Nie archiwizujemy logów. Tak jak pokazałem wcześniej, zazwyczaj jest tak, że no nie potrzeba tych logów czytać sprzed kilku lat. Tak? Nie jest nam to potrzebne. No. Rzeczy, które są naprawdę dla nas kluczowe, rozwiązujemy i analizujemy na bieżąco. Więc trzymamy te logi, ale nie aż tak długo, jakby to było potrzebne, no bo bez sensu jest to tak naprawdę. No, po co komu wiedzieć,
co się działo w zeszłym roku, tak? kiedy te rzeczy są nadal rozwijane, tak? Wczoraj są podawane, odejmowane. Nie ma sensu tego trzymać. Okay, to pytanie z góry. Tak? Czy blokujecie zdarzenia biznesowe, nie tylko stricte programistyczne w przypadku GoldenEye'a? To jest pierwsze pytanie. A druga rzecz, no to od razu spytam, czy agregujecie te dane i przetwarzacie na przykład pod kątem ilości wystąpień, czyli w pewnym okresie występuje częściej jakieś zdarzenie, którego wy nie chcecie i od razu wiecie, że macie jakiś problem po stronie platformy. To może odpowiem najpierw na drugie pytanie, bo pierwsze już nie pamiętam. Nie agregujemy tych danych. Okej, już sobie przypomniałem jeszcze. A jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, czy analizujemy pod kątem, tak, to było pierwsze, czy analizujemy pod kątem biznesowej? Tak. Biznesowej, tak? No, w Goldenie, tak. W innych aplikacjach, które piszę, też. Tak, to jest odpowiedź. Coś jeszcze? Chciałbym zapytać. Dla nieśmiałych jeszcze będę, tak? Nie będę się przemierał, żeby łatwiej mi było poznać. Brody też jest dole, więc ci wszyscy nieśmiali, którzy uważają, że ich pytanie jest albo głupie, albo nie na miejscu, możecie mnie zobaczyć. To ja chciałem się zapytać, czyli produkcyjnie reagujesz te wszystkie rzeczy cały czas to chodzi, czy włączacie tylko, jeżeli jest problem? Jaka jest procedura? To zależy. To zależy tak naprawdę, co chcemy wiedzieć. Bo tak naprawdę nie wszystkie logi aktualnie nam są potrzebne, tak? Część logów jasne, piszemy cały czas, no ale część logów, tak jak w przypadku chociażby tego Elastica, no to włączamy i wyłączamy na potrzeby chwili, tak powiem. Cały proces obsługi tych logów też jest dość kosztowny, tak? Jak zauważyliście, wysłanie maila to też jest kosztowne, tak? Czyli dzieje per log. I gdybyśmy chcieli wysłać te logi na bieżąco, no to pewnie byśmy się zabili, tak? Trzeba by na pewno, pewnie najlepiej było dopisać jakiś system kolejkowy, tak? Ale skoro zdarzenie miało miejsce teraz, to pewnie nie chciał przed tym wiedzieć za godzinę, tak? Tym bardziej, jeżeli to jest na przykład upadek swojego serwisu, nie? Jakby mail przyszedł po godzinie, to pewnie już by nie było po co wracać do pracy. W jaki sposób włączać te logi? Czy na poziomie konfiguracji? Czyli przełączacie w konfiguracji i czycicie cały kontynent tak, jak przeczytacie sobie czycie cache, który aplikację przebudowuje i macie włączone dane kontynent. Czy to jest dynamiczne? To jest dynamiczne. Zmieniamy. Pan zaczyna pisać. Wyłączamy i piszemy. Tyle. Możemy sobie handler wybierać i załóżmy, że nie wiem, puszczamy jakąś pogodzącą kawałek, jakąś bezsensową aplikację, gdzie dobrze byłoby, gdyby domyślnie sobie null handler, to co, żeby nic nie logował, żebyśmy to sobie skonfigurowali. Stawiam się, gdzie dać użytkownikowi możliwość wyboru takiego handlera, żeby na przykład nie grzebał w jądro, a co gorsza. To jest taka trochę poniżej. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie widziałem w ogóle stosownych rozwiązania, które logowania. Bo na tym etapie mam tego nie wiem, może jakąś fabrykę na oddawę, czy... Nie wiem, przykro mi, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Sobie list jakichś szczególnych kilku modelów sobie, sobie kilku parametrów, by sobie tam kamerę rozgrała, tak? Musisz pamiętać o jednej rzeczy. Konkretny handler jest konkretnie inaczej konfigurowany. Tak? Do handlera z wysyłką maila potrzebujesz więcej danych niż do handlera, który zapisuje ci tylko do pliku. Tak? Ten do pliku wymaga tylko, żebyś podał ścieżkę, gdzie ma zapisać. No ten z wysyłką na maila potrzebuje trochę więcej, bo on potrzebuje tematu, potrzebuje maila, jeszcze innych rzeczy. To też nie jest tak, że dasz możliwość, żeby tak, podasz stringiem, tego będę używał, a tego nie używaj, ale tak nie chciałbym, tak się przełączyć. Każdy z nich
ma jakąś konfigurację, którą musisz tu zapewnić, tak? Czy to wysyłanie na Slacka, czy tam logowanie do setki, czy wysyłanie na maila, tak? A używacie Kibany? Wiedziałem, że to pytanie się pojawi. Nie. A teraz powinieneś zapytać dlaczego? Bo nie umiem. Takie pytanie na tą stronę. Kogo? Tak. Nie znam osobiście. Dobra, słuchajcie, pewnie większość z was chce iść na kolację. Ja też. Więc jeżeli, tak jak mówiłem, jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, to ja tu będę, także śmiało przyjdźcie. Znaczy, no nie tu, tak? Będę się kręcić. Przyjdźcie, zapytajcie, pogadamy. Zapraszam. Dzień.